Już za chwilę nam się ukaże kubeczek. Słucham. Okej, okay. W kubeczku? Tak. Tym? Tak. Okej, okay. To umyjemy i damy. A co to jest? French press. Do kawy i herbaty. I do picia? I do picia, tak. Co chciałem powiedzieć? Zrobiłem sobie pierwszy raz kawę w kubeczku. French press bardzo fajnie działa. Frakcja większa, mniejsza. No troszkę. No przechodzi do kawy, no ale to wiadomo. Można jeszcze papierowy filtr zakładać. Ale kwestia taka, zrobiłem sobie kawę i wziąłem tylko on, no przecież nowy kubek. No to wziąłem tylko jego. Gotowałem na nim już kilka razy, nie ma śladu. Co nie można powiedzieć o tym chociażby. A też niby Amelinio. O. I co? Aha, no i wziąłem sobie ten kubeczek i zrobiłem kawę i tak chcę się napić i ups, jak się napić? Także trzeba mieć i tak kubek ze sobą drugi. Albo ja wymyśliłem, żeby to można łatwo zdjąć. I tak, gotowałem tak. Fajnie się stąd para wydobywa. Widać, że się gotuje. Ja i tak zawsze rękawiczki mam. Poza tym ja jestem w stanie gołą ręką to zdjąć i się nie oparzyć. Także jakaś taka właściwość, że się nie parzę szybko. Także jestem w stanie to sobie po prostu odłożyć. No i French press można tak użyć. I wtedy da się już pić. Czyli sobie to założę na to. Później założę, bo to trzeba wcisnąć. I teraz już się da pić. Czyli trzeba to osobno nosić. Jeżeli chce się jeden kubek. Czyli gotujemy z pokrywką, wsypujemy kawę i można tak pić. I teraz tak. Kartusz, nie pamiętam, 270 chyba, czy coś tam takiego. Czyli nie wchodzi, nie? Daj, Niko. No. No i chyba tyle. A kubek super. I tak jak mówię, nie ma śladu po gotowaniu, już kilka kaw i nawet flaczki przeżył.